Superdolar z angielskiego supernote to termin używany do opisu wyjątkowo wysokiej jakości fałszywych banknotów amerykańskich, które są trudne do odróżnienia od prawdziwych dolarów. W tym materiale dowiesz się kilku istotnych informacji i ciekawostek na temat superdolarów. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym Cię prosić o pozostawienie komentarza i łapki w górę oraz zostawienie subskrypcji na tym kanale. W ten sposób znacząco wspierasz mój rozwój. Superdolary to niezwykle zaawansowane fałszywe banknoty dolarowe, które charakteryzują się doskonałą jakością druku, która jest bardzo zbliżona do oryginalnych banknotów emitowanych przez Bureau of Engraving and Printing oraz wykorzystaniem specjalnych technik i materiałów, takich jak specjalny papier bawełniany oraz zaawansowane techniki grawerowania. Najczęściej sugeruje się, że superdolary są produkowane przez rząd Korei Północnej oraz podejrzewa się, że mają one na celu destabilizację gospodarki Stanów Zjednoczonych i finansowanie reżimu północno-koreańskiego. Istnieją także teorie, że superdolary mogą pochodzić z innych krajów lub organizacji przestępczych dysponujących zaawansowaną technologią. Rozpoznanie superdolarów jest trudne nawet dla przeszkolonych specjalistów. Przez to, że są one niezwykle podobne do oryginałów, można się łatwo pomylić podczas próby ich rozróżnienia. Oto kilka cech, które mogą wskazywać na superdolar. Detale w druku, gdyż bardzo dokładne odwzorowane są szczegóły, takie jak drobne litery i linie. Znak wodny i nitka zabezpieczająca. Superdolary zawierają autentycznie wyglądające elementy zabezpieczające, takie jak wodne znaki i nitki, które są niemal identyczne jak w prawdziwych banknotach. Reakcja na UV. Superdolary mogą posiadać także właściwości reagujące na światło ultrafioletowe, podobnie jak prawdziwe dolary. Superdolary zaczęły się pojawiać w obiegu w latach 80. XX wieku. Początkowo były wykrywane sporadycznie, ale z czasem liczba wykryć wzrosła. Władze USA, w tym Secret Service, intensywnie pracowali i dalej pracują nad identyfikacją i wycofaniem superdolarów z obiegu. Współpracują także z międzynarodowymi agencjami w celu zwalczania tej formy fałszerstwa. Pojawienie się superdolarów znacząco wpływa na zaufanie do dolara amerykańskiego zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak ze względu na działania prewencyjne i edukacyjne, wpływ ten jest obecnie ograniczony. Rząd USA ponosi znaczące koszty związane z wykrywaniem, śledzeniem i wycofywaniem superdolarów z obiegu. Wdrażane są cały czas także nowe technologie zabezpieczeń, które mają na celu utrudnianie fałszowania. Superdolary są najczęściej spotykane w formie banknotów o nominałach 50 i 100 dolarów, co sprawia, że są one bardziej opłacalne dla fałszerzy. Produkcja superdolarów wymaga zaawansowanej technologii i specjalistycznej wiedzy, co sugeruje zaangażowanie państwowych instytucji lub organizacji o dużych zasobach. W odpowiedzi na zagrożenie ze strony superdolarów, Bureau of Engraving and Printing regularnie aktualizuje i wprowadza nowe zabezpieczenia do banknotów dolarowych, aby utrudnić fałszowanie. Superdolary są jednym z najbardziej zaawansowanych przykładów fałszerstwa walutowego w historii. Walka z nimi wymaga stałej czujności, międzynarodowej współpracy i ciągłego doskonalenia technologii zabezpieczeń. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Jeszcze raz proszę Was o pozostawienie komentarza i łapki w górę pod tym materiałem oraz o subskrypcję kanału. A teraz życzę Wam bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.